W tym odcinku przedstawię Wam 10 oznak, że dom, w którym mieszkacie, może być opętany. W niektórych podpunktach są opisane moje osobiste przeżycia. Numer 1. Czujesz się obserwowany. Znasz to uczucie, gdy siedzisz sobie spokojnie przy komputerze czy leżysz w łóżku i nagle czujesz, jakby ktoś stał niedaleko i przyglądał Ci się, pomimo że nikogo oprócz Ciebie nie ma w pokoju? Jeśli tak, to prawdopodobnie byłeś obserwowany. Wykluczmy noc po obejrzeniu horroru, gdzie nasza wyobraźnia jest podkręcona na maksa. Oczywiście nie powinieneś polegać tylko na tym jednym odczuciu i stwierdzać, że dom jest nawiedzony, ale to może być jeden ze znaków. Jeśli dojdą inne, masz przechlapane. Numer 2. Słyszysz pukanie w ściany. Jeśli wykluczymy przedmioty codziennego użytku bądź złośliwego sąsiada, stukanie w ścianę może oznaczać, że duch chce nam pokazać swoją obecność. Szczególnie poltergeist, który bardzo lubi hałasować. Numer 3. Czujesz ogarniający Cię chłód. Gdy duch znajduje się w pobliżu, powietrze zdecydowanie się ochładza, gdyż zjawa absorbuje energię na to, żeby się ujawnić. Jeśli w domu nie ma przeciągu bądź mrozów, a w jednym miejscu jest wyjątkowo zimno, prawdopodobnie masz gościa. Sama kiedyś doświadczyłam tego zjawiska. W swoim pokoju przy zamkniętych drzwiach i oknach. Leżałam w łóżku pod kołdrą i usypiałam, gdy nagle zaczęłam czuć zimne podmuchy delikatnego wiatru na twarz. Nawet przykrycie głowy kołdrą nie zlikwidowało tego odczucia. Numer 4. Słyszysz kroki w domu, gdy jesteś sam. Gdy znajdujesz się w mieszkaniu w bloku, może to być jedynie sąsiad z góry dreptający po panelach. Jednak gdy mieszkasz w domku jednorodzinnym, ciężko znaleźć inne wyjaśnienie od tego, że to może być duch. Numer 5. Rzeczy zmieniają swoje położenie. Czasami może odbywać się to, gdy tego nie widzisz, ale zdarza się, że możesz być świadkiem przesuwającego się przedmiotu. Jeśli nie masz sklerozy i jesteś pewien, że któraś z rzeczy leży w innym miejscu niż powinna, możesz brać pod uwagę aktywność paranormalną. Jeśli masz do czynienia z takim zjawiskiem, może oznaczać to, że nie masz do czynienia z dobrym duchem. Numer 6. Zamykające i otwierające się niespodziewanie drzwi. Często winę za to ponoszą przeciągi. Jednak co jeśli drzwi na naszych oczach same się otwierają bądź zamykają, pomimo braku przeciągu? Kiedyś, gdy byłam sama w domu, drzwi do mojego pokoju, które doskonale widziałam, zaczęły się szybko zamykać, jakby ktoś chciał nimi trzasnąć. Jednak zatrzymało się w połowie drogi, więc wyglądało na to, że ktoś się złapał. Coś musiało użyć dużej siły, bo wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Była to zima, więc okna pozamykane, dzięki czemu mogę wykluczyć przeciąg. Nie muszę chyba wspominać, jak bardzo się przeraziłam. Numer 7. Twój pies szczeka bądź warczy na coś, czego nie widzisz, bądź kot patrzy się w jakiś punkt i jeży. Jak już wspominałam we wcześniejszych filmikach, zwierzęta wyczuwają duchy. Sama również doświadczyłam tego na własnej skórze, tak jak pewnie większość z Was. Zwierzęta są bardzo wyczulone na zjawiska paranormalne. Numer 8. Twoje dziecko twierdzi, że coś widzi. Małe dzieci są szczególnie wrażliwe na zjawiska paranormalne. Można już u niemowląt zaobserwować dziwne zachowanie. Patrzą się gdzieś za ciebie w jakiś martwy punkt i gaworząc wyciągają rączki do tego czegoś. Wykluczmy tutaj jakieś zabawki czy telewizor. Strach może pojawić się dopiero z czasem, gdy dziecko zaczyna być bardziej świadome otaczającego go świata. Wtedy najczęściej pojawiają się zwierzenia, że nasza pociecha widzi nieznajomego pana bądź panią. Numer 9. Elektronika u Ciebie w domu często nawala. Według badaczy zjawisk paranormalnych, duchy potrafią manipulować energią elektromagnetyczną, co może powodować zakłócenia sprzętów u Ciebie w domu. Oczywiście, jeśli nie dzieje się nic innego, prócz szalejącego światła bądź telewizora, to warto wezwać elektryka, a nie egzorcystę. Numer 10. Widzisz fizyczne wcielenie ducha.
Ostatni punkt nie pozostawia złudzeń. Jeśli nie cierpimy na żadną chorobę psychiczną albo nie jesteśmy pod wpływem substancji odurzających, jest to niezaprzeczalny dowód na to, że Twój dom jest nawiedzany. Dajcie znać w komentarzach, czy Wy również doświadczyliście któryś z opisanych tutaj zjawisk.